Na samym wstępie powiem... Szczerze, nie mam zamiaru kłamać, więc od razu powiem, jak to wyglądało. Bez mojego adwokata nie powiem nic, absolutnie nic, a już na pewno nie powiem o tym, że kradzież dywanu była zaplanowana od samego początku. Włamanko mnie do wszystkiego zmusił. Ale jeśli bym to kiedykolwiek powiedział, bez obecności mojego adwokata nie możecie użyć tego w sądzie, ponieważ nie powiedziałem tego ja. Włamanko mnie do wszystkiego zmusił. A tak w ogóle to od początku był pomysł, a ja nigdy nie chciałem być przestępcą, ja od zawsze chciałem być... na pewno kimś innym niż przestępcą. Powiedziałem mu, że nie chcę tego robić, że to bardzo ładny dywan i bardzo pasuje do tego banku, ale on mi powiedział, że musimy go ukraść i... Naprawdę, nawet tą kominiarkę, którą pan widzi, założył mi on, naprawdę. On mi siłą na twarz tą maskę założył. Dobra, możemy zrobić tak, niech mnie pan posłucha. A jeśli chodzi o wyrok, to... Słyszałem takie słuchy, że Łom chce wziąć go za mnie, więc jeśli chcielibyście mnie wsadzić do więzienia na trochę dłużej, no to Łom bardzo chętnie przejmie moją inicjatywę i no, wsadźcie go, a mnie wypuśćcie wolno, bo wiem, że on się tu lepiej oddajdzie, ja to w sumie jestem dobrym człowiekiem, to no, to mogę wyjść? Ja będę odsiadywał 0 lat, ale za to Włamanko za nas dwóch posiedzi. Nie wadzą, panie wadzą, to nie jest najgorsze, ale proszę się zbliżyć. To Łom kazał mi zabrać ten dywan. Ja chciałem tylko wejść i się przywitać. Naprawdę. I wtedy Włamanko wszedł głównym wejściem i coś krzyczę, a ja mu mówię, Włamanko, nie, tak nie wypada, bo tu są ludzie, zakłócasz tutaj... przestrzeń spokoju, banku, tutaj ludzie swoje obowiązki dokonują i że tak nie wypada, ale on nie słuchał i on mówi, weźmiesz ten dywan, ale ja nie chciałem. Okej, moja ostatnia propozycja. Ja nie siedzę w ogóle, a Włamanko trzykrotnie więcej. Niech pan słucha. Zróbmy tak. Łom siedzi trzykrotny wyrok, a mnie puszczacie wolno. W papierach wszystko się zgadza, a nawet lepiej. Macie jakby jedną osobę więcej. I macie Łoma, który jest przestępcą. Powiem wam, gdzie Włamanko trzyma swoją broń. Nie, w sumie to nie wiem, nigdy mi nie powiedział. Nie ufał mi. Dobra, ale ja wam mogę powiedzieć, gdzie jest dywan. Włamanko wam tego nie powie. To gdzie jest ten dywan? Bo jak jest taki czerwony budynek i zgubiliśmy go.